Dobrze, w ramach przypomnienia, bo miało być ostatni raz, ale może tym razem będzie ostatni raz tutaj. Miałem okazję z tą ładną panią rozmawiać odnośnie tego naszego Jacka Kalejba, także nie chcę przedłużać, szkoda mi czasu, ale tak w ramach może przestrogi, żeby po prostu zapomnieć o tym panu, tak? To jest zwykły złodziej, wyłudzacz, naciągacz i tak dalej, ale zobaczmy, co ta pani powie. Kanałami na YouTubie, to ty masz ciągle jakiś problem z ludźmi, nie my. To z tobą jest problem. Typie, który siedzisz na niemieckim zasiłku, bo tak ci wygodnie, bo tak ci jest lepiej. Ja nie mam problemu. Chcesz się spotkać? To się spotkaj. To by było tyle, jeżeli wiadomo, jak się nazywa, nie wiadomo, kim jest. No Ta tak, nie typa, która wiadomo. oskarża mnie o to, że Znaczy jestem ja piękna. wiem, dokładnie. Drogi Jacku, nie zniżę się do poziomu rynsztoku, nie zniżę się do twojego poziomu, nie będę cię obrażać, nie będę cię wyzywać, jak to ty robisz. Po pierwsze, nie jestem Ukrainką, jeżeli chcesz się spotkać, nie ma problemu. Możemy się spotkać i twarzą w twarz, możemy nagrać film, możemy pokazać sobie dowody osobiste i zobaczymy wtedy, czy jesteś Polakiem, czy jesteś niemieckim typem, który żyje na niemieckim zasiłku, podpłacanym Bóg wie przez kogo. Przestań atakować wszystkich dookoła, bo ten twój film to jest jakaś żenada i patologia. No tak, ten pan nasz Jack Caleb z imienia Edward, on się do wszystkich doczepia i po prostu tak sobie robi popularność. Tak, faktycznie potrafił wygenerować 600 tysięcy wejść kiedyś. No teraz za pani sprawą i za moją też sprawą, no tam generuje 2000, ale postaram się, żeby nic nie generował, bo właśnie rodzina przyszła do mnie. Co jeszcze tam poruszyłem w poprzednim filmie jeden temat, bo on próbował też mnie tam gonić. Zresztą tam jak mieszkałem trochę w Niemczech, to też tam zgłaszał donosy za jakieś dziwne sprawy. W jednym filmie tam 1,5 roku temu, czy rok temu, nie pamiętam, akurat wlazłem na jakiś jego film i chyba tak mu zalazłem ze skóry, że go do teraz boli. Ja w Tajlandii jestem, tak? Także no, mieszkam. Także on akurat tak mi przyleciało. Po prostu przeskrolowałem sobie film na YouTube i natrafiłem na to, że on opowiadał z mojego imienia, nazwiska, tak, moją twarz widać. Ten kutas twarzy nie pokaże. Zresztą nie jest za ładny, a na pewno nie jest przystojny. Może tak, ta pani, która mówi teraz, to jest ładna. No i o, i on opowiadał, że no dobra, i tak to jest, nie, dobra, no to dobra, że on jak się czuje takim Niemcem, nie, że on uważa, że jak on mieszka w Niemczech, no fakt, że on w ogóle po niemiecku nie potrafi gadać poza tam dwoma słowami, Dankę i kolegę, tak, kolega, no i szlusę, klucze, tak, no to on opowiadał, że on wszystkimi się rozliczy i tak dalej, no i dobrze, no. I że on, ja będąc w Tajlandii, on za pośrednictwem niemieckiego, nie wiem, jakiegoś aparatu do ściągania w ogóle nie wiadomo czego, że on 100 tysięcy euro ode mnie wyciągnął, bo ja z tymi eurami uciekłem, tak? Także mówię, tak, panie Jack Kalej, panie Edwardzie z Gerlitz, tak, jestem teraz w Polsce na wakacjach, tak? Także proszę mnie, no, jak te prawo działa? No proszę mnie aresztować, albo nie wiem, jakąś sprawę, no nie wiem, no nie wiem. Po prostu to nagrałem tylko dla przestrogi, tak? Żeby ten kutas świński po prostu nie infekował ludzi, no zwyczajnie nie infekował ludzi tym swoim pierdoleniem, za przeproszeniem. Nic więcej. Jak możesz powiedzieć, że jestem Ukrainką, bo słyszysz jakiś akcent albo coś w tym miałem rodzaju na twojej gdziekolwiek. platformie? A propos jeszcze Jabłonowskiego, na tej twojej platformie, a propos jeszcze Jabłonowskiego. Co ty, wiesz co, ja jeżeli mam coś do kogoś, to mu napiszę w komentarzu, co mnie boli, tak jak w przypadku Marcina Króla. Jak mi się coś nie podobało, to po prostu mu napisałam w komentarzu. W materiale, który nagrał na mój temat, i ten materiał zniknął, bo być może. Tak, to niech Jack Kaleb się przedstawi. Nie wiem, chyba to chyba nie jest dla niego problem, nie? No, ale no oszust się nie przedstawi, nie pokaże pyska, tak? Proszę.
Dobrze. Dobra, koniec już z tym tematem. Mam coś innego do roboty na razie.